bardziej praktycznej, ale zacznę od, może troszeczkę od historii. Historii nie tak dawnej. Po roku 89 w Polsce zaczynają się odradzać organizacje pozarządowe, przeżywają one pewny renesans. Po kilkudziesięcioletniej przerwie wracają do swoich tradycyjnych obszarów działań, a też podejmują nowe wyzwania w odpowiedzi na nową, zmieniającą się rzeczywistość. To są takie tradycyjne działania, jak to na przykład pomoc ubogim, wsparcie osób wykluczonych, edukacja, a też nowe kierunki, takie jak edukacja obywatelska, ochrona środowiska, dbanie o obronę praw człowieka, wsparcie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie dyskryminacji i inne kierunki. W ciągu ostatnich ponad 20 lat Polska w tej dziedzinie osiągnęła wiele, chociaż może na skalę światową, w skalę państw zachodnich jednak jest jeszcze na początku, ale już może dzielić się swoim doświadczeniem z innymi krajami wschodnimi, między innymi krajami Partnerstwa Wschodniego, ponieważ w pewnym stopniu przychodziło już ten sam proces, który jest jeszcze, na który jeszcze te państwa oczekują. To wszystko się odbywa w kontekście innych licznych zmian. Jedną ważną, z których jest zmiana percepcji Polski. Z kraju, który był tradycyjnie postrzegany jako punkt tranzytowy na mapie Europy, punkt, którego jechało się dalej do Niemiec, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i tak dalej, staje się Polska w ostatnim dziesięcioleciu krajem docelowym, do którego się migrują poszukiwanie lepszej przyszłości, lepszych możliwości do realizacji. Przyczyn temu jest kilka, są one różne, no chociażby zaczynając od tego, że w roku 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, w 2007 do strefy Schengen. Też łagodny przebieg kryzysu ekonomicznego w Polsce był jedną z przyczyn takiej zmiany. Poza tym musimy też wymienić polską politykę wizową. Jest to kraj w strefie Schengen wydający największą liczbę wiz. Do tego możemy dodać też promocję Polski jako państwa, gdzie warto uzyskać edukację wyższą, kształcenie wyższe. Możemy tutaj też doliczyć promocję powstania takiego rozwiązania prawnego, które ułatwia przyjazd dla polskich cudzoziemców, którzy chcą tutaj podjąć pracę. To jest taki prawny instrument jako oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. To jest instrument skierowany dla obywateli kilku państw, to jest Białoruś, Rosja, Ukraina, Gruzja i Mołdowa. W przyszłości do tego grona też prawdopodobnie dołączy Armenia. Ten instrument pozwala osobom, którzy planują pracę w Polsce, na bardziej łatwych niż dla reszty, państw przyjeżdżać i podejmować pracę w Polsce. Poza tym Polska granica z trzema krajami, którzy nie należą do Unii Europejskiej, Białorusią, Rosją i Ukrainą, z którymi ma bliski język, bliską kulturę. Wszystko to przyczyni się do tego, że jak mówiłam, Polska staje się krajem docelowym. Niestety w polskiej świadomości ten fakt jeszcze jest nie do końca przyjęty, dopiero te zmiany się pojawiają. Wiadomo, że państwa nie zawsze nadąży nie nadąży szybko za zmianami, które się odbywają z dnia na dzień, ale są już pewne kroki podjęte. Tutaj można wymienić takie strategiczne dokumenty jako Polska Polityka Migracyjna, Polska Polityka Integracyjna. Niektóre z tych dokumentów już zostały przyjęte, niektóre dopiero są w stadium opracowywania. Też tutaj można wymienić zmiany ustawodawcze, tak jak zmiana w zeszłym roku była przyjęta nowa ustawa o obywatelstwie. Też są planowane zmiany ustawy o cudzoziemcach. Wszystko to jest odpowiedzią na wyzwania, które stają się przed Polską w obecnej chwili. Niestety wszystkie te odpowiedzi są odpowiedziami, może tak powiem, na czasie. Czasem to wygląda jak krok do przodu, krok do tyłu, ale tendencja generalnie wydaje mi się, że jest dobra. W związku z powyższym, w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce pojawiło się nowe zagadnienie. Integracja cudzoziemców, którzy przyjechali
i planują przez jakiś czas, dłuższy czy krótszy, zostać w Polsce. Tutaj świadomie pomijam kwestię uchodźczą, chociaż w kontekście Partnerstwa Wschodniego może to być kwestia ciekawa i kontrowersyjna, zwłaszcza w stosunku pomiędzy Polską a Gruzją, Polską a Białorusią. Ja to zostawiam, a na boku nie chciałabym na ten temat mówić. Będę mówiła o migrantach dobrowolnych, którzy przyjechali do Polski z wyboru. Była to świadoma decyzja podjąć studia, pracę, może założyć rodzinę, zacząć własny biznes w Polsce. I tutaj nie ma znaczenia, czy te osoby przyjechali na dłuższy okres czasu, czy na krótszy i wrócą z powrotem do swoich państw, czy może będą planować swoją przyszłość dalej w Polsce. Też wydaje mi się, że tacy osoby to są, to jest najlepsza promocja Polski za granicą. Bo wracając do swoich krajów, albo przyjeżdżając, opowiadają swoje historie. No, nie będziemy się łudzić, nie wszystkich historii migrantów to są historie sukcesów, ale ja do tego przyjdę później. Wydaje mi się, że takie osoby to są najlepsze ambasadorowie Polski tak naprawdę za granicą, bo w swoich małych, w swoim otoczeniu opowiadają o Polsce, opowiadają, jakie możliwości tam są, jak można się rozwijać, jakie są, znaczy opowiadają swoje prywatne historie. I tutaj to jest akurat moment, gdzie warto, gdzie się znajduje miejsce dla organizacji pozarządowych. Dzięki działalności takich organizacji możemy te historie, te przeróżne historie życiowe, kierunkować tak, żeby było mniej możliwości do niepowodzenia. Oczywiście przyciągają powodzenia w historii migrantów może być wielu, zaczynając od przypadków losowych, na które nie mamy wpływu, ale też takie rzeczy, takie przyczyny jako brak odpowiedniego przygotowania, brak możliwości szybko się odnaleźć w obcej kulturze, niewystarczająca znajomość języka polskiego, niewystarczająca wysokie kwalifikacje. Tutaj organizacje pozarządowe mogą wesprzeć takich cudzoziemców, co się przyczyni nie tylko na korzyść cudzoziemców, też na korzyść polskiego państwa, tak? Bo to są ludzie, którzy pracują i udzielają się w Polsce, a znaczy płacą podatki, a znaczy też stanowią potencjał tego kraju. Chciałabym się skupić na niektórych obszarach działań organizacji pozarządowych i tutaj, no niestety wbrew nazwie naszego dzisiejszego wydarzenia, naszego konferencji, w której uczestniczymy, ja chciałam zacząć nie od kultury, a od bardziej praktycznych rzeczy. Ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało trochę po marksistowsku, jednak kultura wśród potrzeb migrantów w Polsce stoi, no przepraszam, ale nie na pierwszym miejscu. Zacznę od tego, co z mojej perspektywy jest jednym z najważniejszych zagadnień, to jest pomoc w sprawach związanych z legalizacją pobytu i legalizacją pracy w Polsce. To jest podstawą, na którą cudzoziemcy przebywają w Polsce. Oczywiście chcemy, państwo polskie chce, mi się wydaje, że to jest normalne, chcemy, że ten pobyt był legalny, odbyło się zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami. Tutaj niestety cudzoziemiec spotyka się z najważniejszym problemem. Po pierwsze, z prawie całkowitym brakiem informacji, ze słabą możliwością dostępu do tej informacji. O tym, co należy zrobić w jego konkretnej sytuacji. Niestety państwa nie jest w stanie zapewnić tutaj odpowiedni dostęp do informacji, chociaż są przygotowane pouczenia, które można dostać w urzędach. Jest informacja w internecie i muszę podkreślić, że ta informacja jest dostępna w różnych językach, w języku również białoruskim, ukraińskim, ormiańskim, gruzyńskim i wielu innych, tylko że niestety jest ona przygotowana językiem urzędowym, które jest trudne do zrozumienia. I jeżeli ktoś z Państwa prawdopodobnie tutaj już miał okazję zobaczyć te pouczenia, wyglądają one jako broszurka, liczące ponad 20 stron, która może przerazić człowieka, bo one wygląda tak jako lista obowiązków, które musi ten człowiek spełnić. Ponieważ tam są wymienione wszystkie możliwe scenaria, dotyczą oni konkretnej sytuacji, konkretnego cudzoziemca, po prostu wymienione wszystkie możliwe scenaria życia cudzoziemskiego w Polsce. Dla tego człowieka, który po raz pierwszy widzi ten dokument, naprawdę to przeraża. No nie mówiąc o tym, że ten język, którym te dokumenty są przygotowane, jest trudny do zrozumienia.
Po drugie, informacja w internecie nie jest łatwo dostępna dla cudzoziemca, no, zwłaszcza do takiego, który dopiero co przyjechał do Polski, bardzo często no, ma ograniczone możliwości dostępu do internetu. Oczywiście to dotyczy raczej grupy osób starszych albo grupy osób 35+, no, młodzież wiadomo jest na bieżąco w internecie. I tutaj jest miejsce, to jest rola, którą mogą wypełniać organizacje pozarządowe i dość skutecznie to robią w ciągu ostatnich kilku lat. Wymieniam kilka takich organizacji. W Warszawie to jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Ocalenie, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic. To Stowarzyszenie Emigrant, w Krakowie Centrum Pomocy Prawnej Halinić. Takich organizacji jest kilku. Niestety i każda z tych organizacji może zapewnić ciągły dostęp do usług w tym zakresie, bo są to działania projektowe, które się często kończą, kiedy kończą się środki finansowe na realizację projektu. Niemniej są organizacje, które w stanie kontynuować taką działalność wbrew ograniczeń projektowych, no na przykład pierwsze trzy, które wymieniłam wśród tych organizacji. Jaką pomoc cudzoziemiec może uzyskać w takich organizacjach pozarządowych? Pierwsze, informacja w zrozumiałym języku o jego konkretnej sytuacji, porady, jak w jego konkretnej sytuacji, jaką ścieżkę legalizacyjną może wybrać. Tutaj, żeby Państwa zorientować, no może podam taki przykład. Na przykład dla studentów studiów dziennych, student ma dwie opcje. Pierwsze, zwrócić się o wizę w konsulacie w swoim kraju. I taka wizja daje mu prawo poza możliwością pobytu w Polsce i studiów, mam prawo bez zezwolenia na pracę pracować w ciągu trzech wakacyjnych miesięcy. Jest to świetna możliwość dlatego, żeby na przyszłość znaleźć pracę, odnaleźć się w Polsce. Ale jednak, jeżeli taki student zadba o pozwolenie na pobyt czasowy, który już się robi w Polsce, to wtedy będzie mógł, zostając tym samym studentem, możliwość pracować bez zezwolenia przez cały rok na okrągło. Tak? To daje mu zupełnie inne prawa i otwiera zupełnie inne możliwości przed nim. Taka wiedza, taką wiedzę, no niestety w urzędzie bardzo rzadko uzyska. Taką wiedzę może uzyskać w organizacjach pozarządowych albo w poradniach komercyjnych. Mogę tylko tutaj przytoczyć taki przykład, że w Warszawie takie usługi prawne, poradnia dla cudzoziemców mogą kosztować za samo wypełnienie wniosku ponad 500 zł. A przyjęcie pełnomocnictwa w niektórych sprawach to już będzie ponad 1000 zł. To są spore wydatki, na które no, cudzoziemiec nie może i nie musi tak naprawdę pozwalać, bo organizacje pozarządowe robią to samo bezpłatnie. W organizacjach pozarządowych poza generalną informacją może uzyskać pomoc też wypełnienia dokumentów, pomoc w kontaktach z urzędem, w sytuacjach, powiedzmy zaawansowanych negatywnie może też uzyskać pomoc w pisaniu odwołań, skarg i tak dalej. Drugi problem cudzoziemców w Polsce to jest problem językowy w kontaktach z urzędami. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, z ustawą o języku polskim nie ma obowiązku urzędnikom używać innych języków poza polskim w kontaktach z interesantami. Jest to dziwne, jeżeli chodzi o kontakty z cudzoziemcami, tak, bo siłą rzeczy no, mówią w innych językach. Niestety w praktyce polski urzęd może mówić w innych językach, ale nie musi. Oznacza to, że no, niestety bardzo często jest zupełny, kompletny brak porozumienia z urzędnikiem. To skutkuje no, często bardzo niekorzystnymi wynikami dla cudzoziemców. Tutaj znów zwrócić do organizacji pozarządowych. Jest ich znacznie więcej niż te, które ja wymieniłam. To są organizacje też działające na rzecz konkretnych społeczności, na przykład Fundacja Ormiańska, Fundacja Nasz Wybór stworzona na rzecz Ukraińców w Polsce, gdzie może uzyskać wsparcie tłumaczenia w kontaktach z urzędami, to mogą być tłumaczenia pisemne, ale głównie to są tłumaczenia ustne podczas takiej asysty w urzędach albo podczas przesłuchiwań w urzędach itd. Cieszę się, że jest taka oferta, jest to oferta alternatywna ofercie komercyjnej, bo wiadomo, że usługi tłumaczy kosztują sporo, tak? To są
to są wydatki, które przeciętny cudzoziemiec nie jest gotowy i czasem po prostu nie może ponieść. Drugi zakres usług, w których organizacje pozarządowe skutecznie działają w Polsce, to jest wsparcie inicjatyw. I tutaj chodzi o szerokie spektrum i wsparcie przedsiębiorczości, wsparcie w zakładaniu firm, bądź to spółki, bądź działalność gospodarcza, jeżeli cudzoziemiec ma prawo na podjęcie takiej działalności gospodarczej oczywiście, a też wsparcie w zaangażowaniu społecznym, takie jak wsparcie w zakładaniu stowarzyszeń, fundacji i tak dalej. Opieka tutaj organizacji pozarządowej może być przeróżna, zaczynając od ogólnej informacji o, o tym, jak w Polsce to się robi, tak? Bo niektóre rzeczy tak naprawdę, niektóre rzeczy leżą w zakresie różnic kulturowych i niektóre rzeczy trzeba, no, które wydają się oczywistymi dla Polaków, jednak trzeba omówić. I kończąc bardzo, bardzo konkretnym wsparciem, które polega na wypełnieniu wniosków, wchodzenie do urzędów razem z osobami zainteresowanymi. I przebieg całego procesu rejestracji, no i dalej wsparcie w prowadzeniu działalności, wsparcie w na przykład księgowe, wsparcie też takie bardziej informacyjne. Tutaj może być też szeroki zakres. Trzeci obszar, o którym chciałabym powiedzieć, to jest obszar edukacyjny. I tutaj zacznę od kwestii walących, kwestii języka polskiego. No nie ukrywajmy, w Polsce nie jest tak wiele stanowisk pracy, na których język polski nie byłby wymagany. Są to albo bardzo, są to prace, które wymagają wysokiej kwalifikacji od pracowników w korporacjach międzynarodowych, albo prace związane ze sferą lingwistyczną, bądź to tłumaczenia, działalność dziennikarska albo lektorska. Nareszcie stanowiska, języki obce są mile widziane, ale podstawą jest język polski i tutaj jest no, dość prosta proporcja, lepsza znajomość języka polskiego oznacza możliwość podjęcia lepszej pracy. Niestety tutaj w sektorze publicznym prawie nie mamy ofert dla cudzoziemców, poza ofertami dla bardzo ograniczonej liczby osób. Także tutaj tak naprawdę cudzoziemiec ma wybór, albo pójść do szkoły prywatnej, albo pójść do organizacji pozarządowej. Proszę bardzo, proszę zgadnąć, ile w szkole prywatnej kosztuje semestr nauki języka polskiego? 600 zł. Kto więcej? 2000. 1500 jest to średnia, tak powiedzmy, liczba. Żeby osiągnąć poziom niezbędny do komunikowania się w przeróżnych życiowych sytuacjach, jest to według wytycznych Rady Europy poziom B1. Cudzoziemcy zaczynający naukę języka polskiego od zera potrzebuje 3 lata nauki, 3 lata, 6 trymestrów. Proszę obliczyć, jaki to jest wydatek. Poza tym, że cudzoziemiec musi funkcjonować, z czegoś żyć w Polsce, tak musi się utrzymywać. Jest to ogromny wydatek, jeżeli chodzi o ofertę szkół prywatnych, dlatego tutaj mamy alternatywę oferty organizacji pozarządowych. Niestety kursów bezpłatnych w Polsce, no muszę się przyznać, prawie nie ma. Są to kursy dostępne dla bardzo, bardzo ograniczonej liczby osób. Są to kursy w chwili obecnej, które trwają w Polskiej Akcji Humanitarnej, w Fundacji Ocalenie, jeszcze w niektórych fundacjach. Też istnieją fundacje, które prowadzą kursy za symboliczną odpłatność, które stanowią 1/3, 1/4 ofertę komercyjną, to jest 300-400 zł za semestr nauki. Są to kursy na wysokim poziomie. No i w rozsądnej cenie. No, tutaj mogłam wymienić Fundację Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej, Fundację Rozwoju Oprócz Granic, niektóre inne. Poza kursami języka polskiego oczywiście te fundacje, znaczy niektóre z nich prowadzą kursy innych języków, później języka angielskiego dla cudzoziemców, ale też kursy profesjonalne, kursy komputerowe. Kursy komputerowe głównie są skierowane dla starszego pokolenia wśród migrantów, są to głównie panie 45+. Często to jest taki pierwszy kontakt tak naprawdę na bieżąco z komputerem. Muszą się nauczyć obsługi komputera, bo to jest tani sposób komunikowania się z rodziną, która została w swoim kraju. Tak? No,
powiadomień. Żeby obsługiwać Skype'a, trzeba osiągnąć pewien poziom wiedzy komputerowej. Są kursy, które pozwalają na to. Dalej, przejdę do następnego obszaru, gdzie działają organizacje pozarządowe, wsparcie i integrację cudzoziemców, to jest wsparcie na rynku pracy. I tutaj głównie to dotyczy szkoleń, warsztatów, które dotyczą umiejętności autoprezentacji, układanie CV, listów motywacyjnych, które generalnie uczą, jak funkcjonować na polskim rynku pracy, bo w niektórych zakresach jednak mamy pole pomocy kulturowej i to się różni w Polsce, a w innych krajach. Takich organizacji jest sporo, niestety znów działania te odbywają się w ramach projektów, także to nie są działania, które kontynuowane z roku na rok. Niestety często się kończą w tym momencie, jak kończą się fundusze. Następny obszar to są działania antydyskryminacyjne, działania promujące wielokulturowość. Tutaj są na pierwszej pozycji raczej stoi Chrzcińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Forum Różnorodności, ale też przeróżne inne fundacje. Działania tutaj głównie są edukacyjne, ale też interwencyjne, tak, w przypadkach nagłych, w przypadkach powiedzmy dramatycznych. No, wśród działań edukacyjnych mogę przytoczyć taki przykład. Fundacja Forum na Rzecz Różnorodności przeprowadzała warsztaty dla nauczycieli szkół średnich w Warszawie i w województwie mazowieckim. Takich szkół, gdzie jest wiele dzieci z rodzin cudzoziemskich. Taki nauczyciel staje się mediatorem kulturowym, taki nauczyciel uczy się, jak reagować, jak się zachowywać w różnych sytuacjach, jak uczyć innych dzieci to zachowywanie się do tego, jak funkcjonować razem w tej wspólnej przestrzeni. No i przechodzę do ulubionego tematu dzisiejszej konferencji, działania kulturowe. I tutaj już nie będę przytaczać wszystkich przykłady. Naprawdę w Polsce się dzieje wiele. Wczoraj mówiliśmy, wspominaliśmy Fundację Inna Przestrzeń, która organizuje Transkaukazję. Też dzieje się wiele różnych wymian, wystaw, koncertów, przeglądów filmowych, na przykład narracji imigrantów, jest taki przegląd filmowy. Ja chcę opowiedzieć o swoim ulubionym projekcie, który jest prowadzony przez Fundację Strefa Wolna Słowa. To jest projekt teatralny. To jest projekt teatralny, teatr migrancki i teatr migrujący. To są warsztaty teatralne, do których zaprasza się imigrantów, Polaków, żeby razem tworzyć przedstawienie, które generalnie jest oparte na tekstach związanych z kwestią migracką. Mogą być to teksty z Sławomirą Mrożką, mogą być to ostatnio to był na przykład tekst Kafki Nieukończony Ameryka, mogą to być inne utwory, ale cudzoziemcy razem z kolegami sami tworzą na podstawie tych tekstów swój tekst, do którego włączają swoje narracje, swoje historie. Z tego powstają przedstawienia, które są pokazywane, no na razie tylko w Warszawie, może w przyszłości też w innych miastach, dla szerszej publiczności. Już takich projektów było kilka. Do tego też dołączył projekt Teatr Migrujący, teatr, który nie występuje w jednym miejscu, tylko chodzi, się przemieszcza po pewnej dzielnicy. Podczas tego wystąpienia można do niego przyłączyć każdy chętny. Jest to naprawdę ciekawe wydarzenie na skalę polską. Takich rzeczy jeszcze w Polsce się nie robiło. No i może tutaj już na końcu przytoczę działania na rzecz konkretnych społeczności. Tutaj już wcześniej wymieniałam Fundację Ormiańską, Fundację Nasz Wybór, niektóre inne fundacje. Niestety, no nie będę mógł tutaj przytoczyć, to wszystko znajdzie publikacje. Niestety często ich działania bardziej bardziej teoretyczne, tak, i bardziej jako deklaracja działań niż działanie konkretne. Wiąże się to z problemami, które mają organizacje pozarządowe w Polsce. I pierwszy, najważniejszy problem to jest problem pozyskiwania funduszy,
Niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że najważniejszy fundusz, który wspiera inicjatywę dotyczącą integracji imigrantów, Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w tym roku, ma ostatni konkurs, ostatni nabór konkursowy, oznacza to, że te projekty się skończą w roku 2015. Co będzie dalej, to jest dobre pytanie do polskiego państwa, czy państwo przyjmie taką rolę fundatora w tej kwestii, czy będą znalezione inne rozwiązania. Przykro by było bardzo, jeżeli wszystkie te projekty się skończą w związku z końcą finansowania unijnego, bo problem zostaje. Jak już wspominałam, Polska ma bardzo atrakcyjną i bardzo skuteczną politykę promocji edukacji w Polsce. Oznacza to, że do Polski przyjeżdża, zwłaszcza to jest, no to jest niezbędne w latach niżu demograficznego, przyjeżdża coraz więcej studentów, część z których prawdopodobnie by chciała zostać i byłoby wielką stratą dla Polski w stracie ten potencjał ludzi wykształconych, przygotowanych odpowiednie, przykro ludzi młodych, ludzi, którzy zaczną powiedzmy w bliższym czasie zakładać rodziny, ludzie, które będą rodzić dzieci, co jest dla Polski też dość istotne. Ludzi mówiących w języku, znających kulturę polską, byłoby szkoda stracić tych ludzi. To jest potencjał, który w tej chwili nie jest do końca naprawdę wykorzystywany. Teraz może podsumując to, co powiedziałam. Trochę dobrego, trochę gorzej. Dzieje się wiele i w ciągu ostatnich 20 lat naprawdę sektor pozarządowy w Polsce bardzo się rozwinął i może służyć przykładem dla innych państw, zwłaszcza państw, no to znaczy mogę tutaj przytoczyć Białorusi, Ukrainę, które znam bardziej, które też się stają krajem atrakcyjnym, na przykład dla migracji edukacyjnej. Z perspektywy azjatyckiej albo z perspektywy afrykańskiej, edukacja w Białorusi i na Białorusi i na Ukrainie jest edukacją europejską, stosunkowo tanią, ale wysokiej jakości. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10 lat te kraje będą przechodzić te same etapy, które przechodzi obecnie albo już przeszła Polska. Także tutaj przykłady działalności organizacji pozarządowych uzupełniające luki, które państwo pozostawia, bo oni no, oczywiście nie może się zaopiekować i nie musi się opiekować wszystkimi sferami życia społecznego, te przykłady mogą być jak najbardziej korzystne. No i też oczywiście błędy, tak, błędy polskich organizacji pozarządowych też mogą być wykorzystywane, dlatego żeby ominąć je w przyszłości. Dziękuję bardzo za uwagę.